to możliwe? Państwo sobie życzą, żebym poszła za niego? I pan też się zgadza? Co robić? Niech się cieszy, skoro się zakochał. Ja też się zgadzam. I ja. I dziękuję państwu z całego serca. Chwileczkę. Zgłaszam małe zastrzeżenie. Abyśmy nie ponosili odpowiedzialności za to, co się tu stanie, musisz mu po trochu przyznać się, kim jesteś. Jak mu powiem po trochu, od razu połapię się we wszystkim. Głowa tak dobrze wyszlifowana nie zniesie tego wstrząsu. Właśnie mnie szuka. Niech państwo będą tak dobrzy i zostawią mi wolny port. Chodzi tu o moje arcydzieło. Nareszcie, królowo moja, widzę cię i więcej nie opuszczę. Za bardzo się nacierpiałem, kiedy cię przy mnie nie było. Już mi się wydawało, że mnie unikasz. Muszę się przyznać, że jest w tym trochę prawdy. Eliksirze mojej duszy, zadałabyś kres mojemu życiu. Nie, mój drogi. Zbyt je cenię i pragnę, żeby trwało jak najdłużej. Bardzo chciałbym móc ucałować te słówka i pocałunkiem skraść je z twoich ust. Tak mnie przynaglałeś do małżeństwa, ale nie miałam jeszcze od ojca zezwolenia. Teraz z nim pogadałam, zgodził się. I mówię ci, że możesz go prosić o moją rękę, jak tylko zechcesz. Zanim będę go prosił, pozwól, że będę prosił o nią ciebie. Chcę złożyć jej podziękowanie za łaskawość, że godzi się uścisnąć moją, chociaż moja ręka wcale nie jest jej godna. Nie wymawiam się i pożyczam ci moją rękę na chwilkę, ale pod warunkiem, że weźmiesz ją na zawsze. Droga rączko, okrąglutka i pulchniutka, biorę cię bez ociągania. Nie mam wątpliwości, że przyniesiesz mi zaszczyt. I tylko to mnie niepokoi, czy ja się potrafię odwzajemnić. O, nie uwierzy pan, w jakie zakłopotanie wprawia mnie pańska skromność. Proszę opanować swoje zakłopotanie. Byłbym bardzo bezczelny, gdybym nie był skromny. Czy muszę zapewniać pana, że pańska sympatia przynosi mi zaszczyt? Nie wiem, gdzie dać nura! Powtarzam panu raz jeszcze, znam siebie dostatecznie. No i ja siebie znam doskonale. I wcale się nie szczycę tą znajomością. Pani też się nie będzie szczyciła, kiedy mnie pani pozna. Co to wszystko ma znaczyć? No tu właśnie leży pies pogrzebany. Moja droga pani, czy twoja miłość jest tęgiej budowy? Czy wytrzyma ciężar, jaki jej nałożę? Czy nie zlęknie się nędznego noclegu? Mam dla niej tylko ciasną kwaterę. Niech mnie pan nareszcie uspokoi jednym słowem. Kim jesteś? Jestem... Kończusz, jak ci na imię! Dobry wieczór państwu. Witam serdecznie na kolejnym spotkaniu w cyklu Piękni 40-letni w Instytucie Teatralnym. Tym razem spotykamy się online z przyczyn oczywistych pandemicznych. Jest mi niezmiernie miło i cieszę się, że dzisiaj zaproszenie przyjęła wspaniała aktorka, wybitna Maria Seweryn. Nie tylko aktorka, ale i współorganizatorka, współprowadząca dwa warszawskie teatry. Reżyserka i nauczycielka aktorstwa. Witam bardzo, bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dobry wieczór. Dobry wieczór, tak. Będziemy wieczorem w państwa domach. Obejrzeliśmy kawałek, fragment przedstawienia z teatru telewizji w reżyserii Gustawa Holoubka, Gra miłości i przypadku, Pierre'a Marivaux. Historia z początków pani kariery, bardzo 2002 początków. Rok. I w duecie z Grzegorzem Małeckim. Ja pokazałam to, chciałam od tego zacząć, ponieważ mam takie poczucie, że te role kostiumowe, o których często pani wspomina w wypowiedziach, że to jest pani marzenie, właściwie chciałaby pani im mówić wierszem i marzą się pani role kostiumowe, one się pani zdarzają niezmiernie rzadko. Ale wychodząc od Gry miłości i przypadku, debiut był pani w dramacie klasycznym. Była to Fedra Jeana Racina w Teatrze Powszechnym w reżyserii Laco Adamika. Grała pani księżniczkę Arycję. Na scenie obok pani Krystyna Janda w roli tytułowej, Piotr Machalica, Mirosława Dubrawska i młodsi koledzy, jak Tomasz Sapryk, jak pamiętam. I gra pani, kończy pani szkołę teatralną. Przejdziemy teraz pani historię pani życia aktorskiego chronologicznie. Kończy pani szkołę teatralną, dostaje angaż w Teatrze Powszechnym, występuje pani w tej Fedrze
I za chwilę zwija pani żagle z Teatru Powszechnego. Chyba nawet całego sezonu tam pani nie wytrzymała. Proszę mi powiedzieć, właściwie tak źle było w tym teatrze pani, że pani po prostu stamtąd tak szybko uciekła po jednej roli, nie dała sobie pani szansy. O co to chodziło? Nie, myślę, że to jest kwestia mojego charakteru i tego chyba też, co wyniosłam z domu, jak zostałam wychowana. To znaczy zawsze pozwalano mi podejmować samej decyzje i jestem człowiekiem wolności i zupełnie nie rozumiałam, nagle do mnie dotarło po roku, po jednym sezonie, kiedy zaprzyjaźniłam się i związałam się ze stowarzyszeniem, towarzystwem teatralnym prowadzonym przez Pawła Łyseka i Pawła Wodzińskiego i wzięłam udział w przedstawieniu Shopping and Fucking Marka Ravenhilla. Kiedy dostałam kolejną propozycję, wtedy to była wspaniała propozycja zagrania w Hamlecie Krzysztofa Warlikowskiego, jeszcze wtedy w Teatrze Rozmaitości, to jak każdy aktor na etacie w Teatrze Państwowym, musiałam pójść do dyrektora mojego i poprosić go o pozwolenie. I on mi odmówił po prostu, jak często zdarza się. I to było dla mnie takim szokiem, że ktoś może decydować o moich wyborach artystycznych, zawodowych, że kompletnie nawet nie myśląc o konsekwencjach tego, powiedziałam, ale dlaczego? I wtedy usłyszałam, że bo są plany wobec mnie w teatrze, a to był chyba wrzesień i nie mogę pracować poza teatrem. Powiedziałam, ale jakie plany? I kiedy usłyszałam z całą miłością do Krzysztofa Rudzińskiego, bo po prostu tak wyglądały też 20 kilka lat temu rozmowy też z aktorami, ale powiedział mi, nie mogę ci jeszcze powiedzieć. Ja mówię, a kiedy? W styczniu, a to był wrzesień, to powiedziałam, ale to ja odchodzę. I wszyscy myślę, że byli w szoku, ale to było dla mnie naturalne. Znaczy, wydawało mi się tak niemożliwe, żeby ktoś za mnie decydował, że po prostu podjęłam wtedy tę szaloną decyzję na tamte czasy. Bo wtedy bycie na etacie to było prawdziwe poczucie bezpieczeństwa. To była taka, no wszyscy pamiętam, kiedy kończyliśmy szkołę teatralną, wszyscy walczyli o etaty. W tej chwili już tak nie jest chyba. I od tamtej pory byłam wolnym strzelcem, sama decydowałam o sobie. Poniosłam straszliwe tego oczywiście konsekwencje, bo skończyło się jakiekolwiek poczucie bezpieczeństwa, ale nigdy tego nie żałowałam, tej wolności, bo no, dzięki temu poznałam, co to jest teatr offowy, niezależny, co to jest tworzenie takie prawdziwe, wolnościowe, no takie... Co to znaczy wolnościowe? W jakim sensie? To znaczy takie, że nie zajmujemy się pieniędzmi. Z czego żyjecie? No później sobie to wszystko... Wie pan, byliśmy młodzi. Teraz oczywiście jest mi trudniej o tym mówić, bo to jest takie wszystko... Teraz szczególnie w tym momencie, kiedy sytuacja freelancerów w Polsce jest tak trudna, to opowiadanie o tym jest dość kontrowersyjne, powiedziałabym. Ale wtedy, kiedy byłam tak młoda, to było wspaniałe. Znaczy nikt mi nie dyktował, co mam robić. Miałam tylko reżysera, moich przyjaciół, kolegów, aktorów i po prostu tworzyliśmy, tak jak nam się wydawało, nocami, nie nocami. Pracowaliśmy dobę, potem nie. Mówię o pewnej takiej wolności artystycznej, ale też takiej wolności w ogóle systemu pracy. Nikt nie przychodził nas kontrolować. To było wspaniałe. Myślę, że to był po prostu bardzo ważny etap w ogóle taki kształtujący mnie w ogóle jako człowieka i jako aktorka. To spójrzmy w takim razie na, poproszę o drugi materiał filmowy, wspomniane już przez panią przedstawienie Shopping and Fucking, rok 1990. Jest nagranie z tego? Tak. O mój Boże. Chciałam gdzieś posiłek bez tego wszystkiego. Później będzie czas. Ja nie mogę tego znieść tutaj w głowie. Musimy to robić razem. Ale
ale nie trzeba jechać dalej. Ale co mi tylko coś tego... Przestań! Był jeden telefon. Ja go odebrałam. Szczeniak. Bardzo wygadany. No ja zaczęłam, wiesz, gdzie siedzisz? W sypialni. No to fajnie, nie? I robisz to? Tak, tak, bawię się swoim fiutem. No to super, nie? Bo jak na razie autopilot, nie? I wtedy on mówi, oglądam wideo. No super, nie? Tylko wtedy on zaczyna. On opisuje. Bo on pożyczył tą kasetę od kumpla, który przegrał ją, od kumpla, który też przegrał ją. No więc on walił konia do kasety, na której jest studentka w delikatesach Jimenez. O kurwa. On walił konia do tej kasety, więc gdybyśmy mogli jeszcze parę chwil, nie, proszę. Nie, trzeba jechać dalej. Ale proszę. Ale nie ma czasu. Ale co w tym złe? Ale nie jest. Ale jeśli ja jestem... Ja nie chcę tego żarcia. Ale to... Ale to jest kompletnie bez smaku. A to czemu? Nie. A co się takiego stało, że ty nagle nie możesz tego zjeść? Nie ma czasu. No co ty? Przecież masz tu cały świat. Masz wszystkie smaki świata. Masz imperium pod celofanem. No spójrz. Chiny, Indie, Indonezja. Dawniej, żeby mieć chociaż jedno z tych dań, musiałbyś najeżdżać, okupować. A teraz, kiedy leży na wprost ciebie, ty mi mówisz, że nie możesz nawet tego właśnie spróbować. Właśnie, to jest kompletnie bez smaku. Ta chujoza niczym nie smakuje. Zjedz. Ta chujoza? Tak. To? Tak. To jest gówno, to? Ja nie nakarmiłbym tym gównem nawet jakiegoś niemanego zaraźnego paralityka, rozumiem? No zjedz! Zjedz! Nie widziałam tego nigdy. No tak, była pani na scenie, jest ten zapis techniczny, zachował się. Wow. Historia sprzed 20 ponad lat. Sztuka Marka Ravenhilla, Shopping and a Fucking, była właśnie takim prekursorskim tekstem brutalistów w polskim teatrze, bo gdzie indziej to nie było nic prekursorskiego. Ten nurt, tak zwany Cool Britannia, był popularny w Wielkiej Brytanii. Natomiast w Polsce te 20 lat temu to rzeczywiście było szokujące. Te pierwsze. I myślę też, że dla was aktorów, zwłaszcza dla pani, dla młodej aktorki, która była właściwie tuż po szkole, idę o zakład, że w warszawskiej szkole teatralnej, w Akademii Teatralnej takich tekstów z wami nie robił ani Mariusz Benua, ani Maja Komorowska, pani profesorowie. I jest pytanie, dostaje pani taki materiał, w którym trzeba się i psychicznie, i fizycznie obnażać. I jakie ma pani jako młoda aktorka narzędzia do wejścia, do zbudowania jakiejś formy na podstawie tego materiału, tej literatury? Bo jak rozumiem, przykładów nie ma żadnych. Jest się pierwszym po prostu dotykając tego, przynajmniej w Polsce. No i rzeczywiście to byli pierwsi brutaliści w Polsce, ale ja, być może to świadczy o mojej jakiejś nieświadomości, nie wiem, głupocie, ja nie wiem. Albo o tym znowu, jakim jestem człowiekiem, ale ja przeczytałam ten tekst z moimi kolegami i ja się tym tak nie oburzyłam, jak później cała Warszawa. To znaczy ja zobaczyłam natychmiast, o co tam chodzi. To znaczy, że to jest jednak o człowieku historia, o pewnej bezradności, o pokoleniu, z którym ja się, mimo tego, że nie miałam takich historii jak oni, z którym ja się identyfikuję.
Nie wiem, być może to jest moje wykształcenie w szkole francuskiej, które dało mi też pewne taki kontakt z całym światem. Ja nie miałam świadomości, jakie będą że będą aż takie konsekwencje tych wystawienia tych brutalistów. A gdyby pani wiedziała, przewidziała słowo, to pani weszła w to, czy by uciekła? Myślę, że tak. Myślę, że weszłabym. Znając siebie, weszłabym, bo bardzo by mnie to byłoby prawdziwym wyzwaniem. Oczywiście, wie pan, teraz, kiedy taki spektakl jak Shopping and Fucking jest czymś już zupełnie naturalnym w teatrze, to nie wiem, czy chciałoby mi się nad tym pracować. Teraz, z perspektywy tych 20 paru lat, ale dlatego, że teatr się zmienił. A wtedy mieliśmy poczucie rzeczywiście dotykania czegoś nowego, natomiast nie wiedzieliśmy, że będziemy aż tak obrazoburczy według wszystkich, że jednak nawet nie widzowie, bo oczywiście widzowie też reagowali różnie, ale środowisko nawet naszych kolegów, starszych kolegów naszych tak źle na to zareagowało. Podzieliło się wręcz. Pani Aleksandra Górska zabroniła, zdaje się, Markowi Żerańskiemu grać w tym przedstawieniu. Czy coś tak? Tak, on był studentem szkoły teatralnej, więc może dla nich to było po prostu nie do pomyślenia. Ja mam duże zrozumienie też tego, bo ja mam, jak już to się wydarzyło wszystko, to ja naprawdę nagle zrozumiałam, że mam jakąś rewolucję, po prostu dokonuję jakiejś rewolucji, że coś się zmienia, że my jakiś mur przebijamy. Ale argumenty, że my przeklinamy na scenie i mówimy o rzeczach, o których poruszamy tematy tabu, nie był dla mnie żadnym jakimś argumentem, którym się chciałam w ogóle interesować. To ja wiedziałam, o czym my robimy przedstawienie, w jakim celu je robimy i jakie są nasze intencje. Ale rzeczywiście anegdoty i w ogóle to minęło 20 lat i po prostu zostaje tak naprawdę wspaniałe historie z tym związane. Znaczy my się uczyliśmy też wtedy teatru. Przecież Rafał Mor był ze mną na roku w szkole teatralnej. Robert Więckiewicz wtedy przyjechał z Poznania i nie był tym Robertem Więckiewiczem, tylko który pierwsza jest rola teraz. Tak, pierwsza jego rola w Warszawie. Przecież on jest troszeczkę starszy od nas. Jaka to też odwaga jego była jako aktora, przyjechanie do Warszawy i zagranie właśnie w takim przedstawieniu. Arek Jakubik, wspaniała jego rola. Marek Żerański, ale potem Tomek Tyndyk, którego jak zaczęliśmy szukać w ogóle aktora, kto zagra tę wspaniałą postać, piękną. I pojechaliśmy, ponieważ właśnie nasi koledzy powiedzieli, słuchajcie, musicie zobaczyć Dyplom w Łodzi. I zobaczyliśmy Tomka na scenie i się wszyscy zakochaliśmy w nim i ściągnęliśmy go do Warszawy. To były wspaniałe chwile. To przedstawienie też miało swój dalszy ciąg taki w życiu prywatnym. My się przyjaźnimy do tej pory. To wspaniałe było, ale też nie zapomnę tego, kiedy siedzieliśmy u mnie w mieszkaniu i nagle zobaczyliśmy w Faktach wieczorem, w tych wiadomościach, takie zdjęcia ze spektaklu, jak takie po prostu nasze zdjęcia, jakbyśmy byli jakimiś przestępcami, pamiętam. Tak, to było straszne i że w ogóle takie skandaliczne przedstawienie, ale to spowodowało... Świetna reklama. No właśnie to spowodowało, że nagle się okazało, że wszystkie bilety były wykupione w ogóle na miesiąc do przodu, że dawno nie było takiego sukcesu w teatrze. I no to niezwykły czas był zupełnie. Ale jak? Bo zapytałem, jakimi środkami? Bo pani mówi... Ja tak trochę... No wie pan, jakimi środkami? Bo gra pani na wysokim rejestrze emocjonalnym. No ale ja zawsze gram na wysokim rejestrze emocjonalnym. Ja myślę, że Paweł Łysak i Paweł Wodziński bardzo świadomie po prostu użyli mnie do tej roli. Myślę, że tak. Tam cała koncepcja tego spektaklu była bardzo naturalistyczna. To też było, myślę, to też było to tak w tej trudne. W tym zapychaniu tego jedzenia. Jeżeli Robert Więckiewicz wymiotował na scenie w pierwszej, to naprawdę to tak wyglądało. No. Jeżeli my się rozbieraliśmy, to się naprawdę rozbieraliśmy. I to był taki pomysł, to była taka koncepcja przedstawienia, naturalistyczna. Taki był pomysł reżyserski. My się bardzo ze sobą zżyliśmy, przekroczyliśmy wiele granic. Pamiętam taką próbę
z Pawłem Łysakiem, kiedy jednak no, jesteśmy ludźmi, więc nie, no, rozebranie się nawet przed kolegami, jeszcze nie przed publicznością, to nie jest taka prosta rzecz. I po prostu Paweł Łysak, pamiętam, że żeby dodać nam odwagi, mówi tak, słuchajcie, to nie jest trudne. I rozebrał się przed nami, ja się odwróciłam. Ale no różne niezwykłe rzeczy się tam działy. No. Na pewno było to przekraczanie granic, ale byliśmy młodzi i naprawdę pełni wiary, że robimy coś wartościowego i ważnego i że opowiadamy o pewnym pokoleniu. Oczywiście potem były różne były później recenzje, różne rzeczy mówiło się o tym przedstawieniu i to dobrze, no, o to chodziło. Na pewno ono wzbudzało wiele emocji. I kiedyś usłyszałam taką recenzję zresztą od naszego profesora ze szkoły teatralnej, który powiedział, że dla niego to przedstawienie było, tylko on był profesorem teorii teatru i powiedział, że dla niego to przedstawienie było ważne, bo musiał przez 1,5 godziny być w świecie, do którego nie miałby odwagi wejść na przykład. Że to było dla niego poznawcze, bardzo ważne. No różne... Ja to wspominam świetnie. Przedstawienie było grane w Teatrze Rozmaitości gościnnie, tam w sali Teatru Rozmaitości. Z tym Teatrem Rozmaitości jako wolny strzelec się związała pani, bo następne przedstawienie, o którym pani wspomniała, następna premiera, też właściwie jedna z pierwszych premier, druga czy trzecia, ale jeszcze nie miał, tak powiem, sławy swojej międzynarodowej, Krzysztof Warlikowski jako reżyser Hamleta. I dostaje pani rolę. Po pierwsze mężczyzny, czyli Rosenkranza, jest tam scena, która no była, nie chcę używać słowa kontrowersyjna, bo to słowo moim zdaniem nic nie znaczy. Zresztą dzisiaj tu siedzimy 20 lat temu, jest, tak jak rozmawialiśmy przed tutaj na OFI o tym, jak się skandal zdewaluował trochę. No niemniej była tam scena, która też musiała panią, myślę, sporo kosztować. Też pytanie jest, jaki sens był tej sceny, jak ta scena powstawała. Ona została zapamiętana. To jest scena Rosenkranza, który ma zagrać na flecie Hamleta. No i ten flet jest trzymany na wysokości przyrodzenia. I to było różnie komentowane. Ja pamiętam recenzję Jarosława Komorowskiego z tego przedstawienia, które to była miażdżąca, ale to było kilka chwytów na flet prosty. Zapamiętałem ten dowcip. Natomiast myślę, że będąc tam na tej scenie, wam do śmiechu nie było, zwłaszcza pani. Pani mówiła później w wywiadach, że to był ten Hamlet, ta praca z Warlikowskim była jedną z najtrudniejszych w pani karierze aktorskiej. Bo tak było. Dlaczego? Dlatego, że właśnie to, co widać było w Shopping and Fucking, to znaczy, może w ogóle myślę, że Krzysztof Warlikowski zaproponował mi Rosenkranza po zobaczeniu mnie w spektaklu Shopping and Fucking. I myślę, że zobaczył mnie, tak sobie wyobraził, że jest bardzo odważna osoba, bardzo odważna aktorka, która rzuci się na wszystko i nie będzie miała oporów. A mnie? Coś w tym, myślę, że ja nie byłam gotowa na spotkanie z Krzysztofem Warlikowskim. Tak szczerze teraz coś zupełnie pozwolę sobie. Myślę, że ja nie byłam jeszcze na tyle dojrzałą aktorką, żeby do końca zrozumieć, jak z nim pracować. Byłam też... Zwierzam się państwu, przepraszam, ale byłam też bardzo onieśmielona wtedy niezwykłymi osobowościami, które stały przy mnie na scenie. Naprawdę, i myślę, że to wielu moich kolegów aktorów zna to uczucie, i to mnie zjadło. I byłam bardzo pogubiona w tym spektaklu. Oczywiście grałam go przez kilka lat i powolutku dochodziłam do tej roli. Byłam coraz bardziej pewna i coraz więcej rozumiałam, ale powiem panu, że ta premiera to była dla mnie trauma z takiej właśnie niepewności, zagubienia i nieporadzenia sobie. Ale jeśli pan mówi o recenzjach i o tym w ogóle, o znaczeniu Hamleta Warlikowskiego, to ja nawet nie pamiętam dokładnie recenzji w Polsce. Działy się różne rzeczy też. Ja pamiętam, że w Teatrze Rozmaitości graliśmy Hamleta, były takie sytuacje, że publiczność kłóciła się między sobą, na głos krzyczała do siebie. Pamiętam, jak publiczność krzyczała, to nie jest burdel, to jest teatr, na co ktoś inny wstawał i krzyczał, to niech pani wyjdzie, a my graliśmy dalej.
Paweł Mykietyn grał na takim instrumencie, nie przestawał, aktorzy nie wiedzieli, co robić. No, to też była niezwykła szkoła w ogóle wytrzymania takiej sytuacji. Po tym już niewielu rzeczy aktor się, myślę, boi. Ale pamiętam, kiedy pojechaliśmy w trasę za granicę z tym spektaklem i byliśmy na festiwalu w Awinionie, to ja te recenzje zapamiętałam. Tam były takie sformułowania jak sadokatolicyzm polski. Sadokatolicyzm? Tak. Ponieważ ja jestem francuskojęzyczna, to mogłam czytać to swobodnie i to było niesamowite i ja zrozumiałam wtedy tak naprawdę, co Krzysztof zrobił, o czym opowiedział. O sadokatolicyzmie? Ten shopping and fucking i ten nurt, nazwijmy go brutalistyczny czy czarny, towarzyszy pani w tym pierwszym okresie kariery. Jak kiedyś pani powiedziała, nie ja sobie ich wybrałam, do tych ról wybrano, ale faktem jest, że pani tych ról kilka zagrała, bo to były i polaroidy znowu Ravenhilla, bo to był i przypadek Klary Dayloer, i rosyjska Martwa Królewna. Martwa Królewna, myślę, prawda? I jest coś takiego, że wszystkie te role wymagają, jak i Chopin na fucking, wymagają właśnie pewnego, już o trochę o tym mówiliśmy, przełamania barier, wstydu. To jest ciągłe obnażanie się, przecież wiwisekcja i psychiczna, i fizyczna. To jest grzebanie w tych bebechach cały czas. Teraz proszę mi powiedzieć, czy grając w kilku tych rolach, czy w którymś momencie pani, co powiedzieć, posiadła wiedzę na ten temat, czy tutaj mam wytrychy, którymi mogę, nie muszę w to wchodzić całkowicie, bo mam, powiedzmy, po kilku takich rolach jakiś zestaw instrumentów, już nie muszę w to wchodzić na 100%, bo inaczej zwariuję. Czy pani, czy tak mogła pani, jako doświadczona już aktorka nurtu brutalistycznego, w tym momencie powiedzieć? Nie, nigdy. Nigdy. Czegoś takiego ja się nigdy nie dystansowałam do ról i za każdym razem, zresztą nie tylko, ja w ogóle nie wyobrażam sobie, że mogłabym wejść na scenę i czy też na próbę i tak z dystansem pewnym zachowawczo do tego podejść. Nie wyobrażam sobie czegoś takiego. Oczywiście to, wie pan, no, ja się też nauczyłam traktować to jako zawód, tak? I jest to zawód. Ja myślę, że dlatego my aktorzy nie wariujemy. To różnie bywa. Wiem, ale jakoś mi się to udaje. Jednak stoję na ziemi, więc poza tym jestem osobą, która ma do czego wracać. I myślę, że rodzina, to znaczy moje dzieci są rzeczywiście takim zupełną stroną przeciwną tego zawodu i ról, które mi się przydarzyły. I tu nie mam tego problemu. Oczywiście ja mam taki moment, ja o nim opowiadałam kilka razy, mam taki dziwny moment zawsze przed premierą, jaka by ona nie była, która by to nie była premiera czy rola, że naprawdę jakoś tak to się zaczyna mniej więcej na tydzień, 10 dni przed premierą, że zaczyna mi się troszeczkę fikcja, w której jestem od rana do wieczora, kiedy już próbujemy bardzo intensywnie, mieszać się z rzeczywistością. I naprawdę, i to moim zdaniem wtedy aktor, jeżeli moi koledzy znają to uczucie, to myślę, że wtedy aktor jest na granicy tego szaleństwa. To znaczy idę ulicą, słyszę rozmowy i one dokładnie mówią o tym, o czym robimy przedstawienie, albo ktoś dokładnie ze mną rozmawia w sposób, w jaki rozmawia mój kolega na scenie, albo ktoś zaczyna emocjonalnie zachowywać się tak, jak ja powinnam to zagrać. Ja nagle to widzę. Wszystkie bodźce, które są w rzeczywistości, pasują mi do tego tworzenia, do konstruowania na tym ostatnim etapie. To jest niezwykły moment. Ale proszę mi wierzyć, że po premierze to po prostu mija. To mija. Potem już jest to oczywiście, bo przecież i za to kocham teatr,
rzeczywiście potem się zaczyna cała podróż ze spektaklem, tak? My go cały czas się go uczymy, cały czas odkrywamy kolejne rzeczy, wchodzimy jeszcze głębiej, albo rezygnujemy z pewnych rzeczy, bo coś nam się wydawało na pewnym etapie prób, a potem okazuje się po 30 spektaklach, że to nie to ma znaczenie, to ma, co innego ma znaczenie. To wiadomo, znaczy to konstruowanie, poszukiwanie, rozwijanie trwa cały czas, dopóki teatr żyje i to jest w ogóle, spektakl żyje i to jest w ogóle najprzyjemniejsze. Choć w pracy nad spektaklem bardzo lubię ten pierwszy etap usiądnięcia do tekstu. To bardzo lubię. Później nienawidzę wejścia na scenę, tego pierwszego, nie znoszę, bo nic się po prostu, nic, i to wie pan, 20 kilka lat w zawodzie można być na scenie i po 20 iluś latach jest dokładnie to samo za każdym razem. Ma się wrażenie, że nic się nie umie, nic nie pasuje, wszystko jest źle i to jest okropne uczucie. A potem już tylko nienawidzę jednego dnia, to jest premiery. Jej mogłoby nie być po prostu. Najchętniej bym ją tak wykreślała z planów. No ale. Nienawidzi pani wychodzić na scenę po odejściu od prób stolikowych z tego względu, że gdzieś ta rola jest już ułożona w głowie, a nie wiem jak po prostu ją zrobić, że tutaj jest, tak, teraz a na scenie jestem bezradna. Coś zrozumiałam, tak, coś zrozumiałam, coś już wiem o postaci, wiem jaki jest cel, wiem w jakim kierunku to ma zmierzać, jaka jest moja pozycja wobec innych, jaką mniej więcej historię opowiadamy. I nagle trzeba to przepuścić przez siebie, to znaczy to wyobrażenie, które się miało, teraz trzeba siebie w to wtłoczyć i to jest dziwne. Choć to jest w ogóle bardzo ciekawa rozmowa, to co my zaczęliśmy, bo to możemy zacząć rozmawiać w ogóle o metodach pracy i w ogóle pracy nad rolą, prawda? Ostatnio miałam takie spotkanie na warsztacie, prowadziłam warsztaty aktorskie z młodymi studentami. I ja powiedziałam, że ja mam takie marzenie, nigdy mi się to nie udało właśnie, że moim zdaniem błędne jest nasze myślenie, że sobie wyobrażamy wszystko, jak co ma wyglądać na scenie, po czym na nią wychodzimy i cała nasza praca właśnie o tym, co mówię, polega na tym, żeby się do tego dostosować. To jest błąd. Trzeba wszystko to wiedzieć, ale w pewnym sensie wchodząc na scenę zaczynać od nowa, bo nie wiemy. Bo my nie wiemy, my sami siebie ciągle zaskakujemy. Jestem najszczęśliwsza, kiedy ktoś mi mówi, no że tego to ja w ogóle nie poznałem cię w ogóle w tym momencie. Tego nie wiedziałem o tobie. Sama o sobie nie wiem tylu rzeczy. I to jest najciekawsze. I spotykać tych reżyserów, którzy to w tobie odkrywają, uruchamiają, jest największą przyjemnością. Ja się najbardziej chyba boję tego, że bo znam takich aktorów, którzy dochodzą, już wiedzą wszystko. Wydaje mi się, że to jest gdzieś tutaj w środku, tu i w sercu, gdzieś umierają. Może pani podać nazwisko? Nie. Nie, wiem, że tak jest po prostu. I to nie znaczy, że oni nie są wielkimi aktorami, tylko oni już nie mają tego dziecka. Ognia? Dziecka. Ja to nazywam dzieckiem w sobie, żeby wciąż jednak fascynować się tym, że się czegoś nie umie. I nie bać się tego, że się czegoś nie umie. Tego, o czym mówię, że nienawidzę, że wychodzę na scenę i po prostu czuję się jak jakiś taki, o, że wszystko źle, że reżyser na pewno już żałuje, że mnie zaangażował i tak dalej. Te wszystkie uczuć, które są ludzkie, bardzo wspaniałe, ale z nich można też czerpać. Też tego się uczę na przykład, nie? Trochę chaotycznie mówię, proszę mi wybaczyć, ale... Nie, logicznie, logicznie. Okay, uważam, że logicznie, fajnie. Ja rozumiem, nadążam. W tych początkach pani kariery, właśnie też po tym okresie, nazwijmy je, brutalistycznym, przychodzi taki moment, o czym pani wspominała też w wywiadach, że po tych pierwszych latach pani właściwie była bliska rezygnacji, odejścia od zawodu, miała poważne wątpliwości. Te wątpliwości miała rozwiać, wedle tego, co wyczytałem, Anna Augustynowicz, do której pani pojechała grać do Szczecina, do Teatru Współczesnego. Chciałam zapytać, jaki właśnie był udział Anny Augustynowicz, który przyczyni się, że dzisiaj tutaj siedzimy i rozmawiamy, prawda, de facto. No Ania Augustynowicz jest, ja ją nazywam moją matką teatralną, bo ja
rzeczywiście, ja teraz nie umiem tak dokładnie wytłumaczyć Państwu, dlaczego ja chciałam. Było mnóstwo problemów i takich bardzo przyziemnych i takich, że już byłam kilka lat w zawodzie i nie było tak, jak sobie wyobrażałam i też takie rozczarowanie dużo nastąpiło i też potem Shopping and Fucking, kiedy czytałam, że tylu ludzi w środowisku się obraziło na nas. Jakaś taka byłam chyba rozczarowana mocno. Za co się obrazili? No za to przedstawienie, znaczy, że rozumiem, że za przekroczenie tych granic, no, że tak nie wolno. Nie wolno w teatrze przeklinać, nie wiem, nie rozumiem tego do końca. Ale ktoś się obraził, a ktoś się pochwalił. No, nie też. No, ale wie pan, jak to jest. No, często przeżywamy bardzo takie rzeczy. Pamiętam też, że zagrałam w takim spektaklu Ogień w głowie, Weinburga, który poszedł tylko 6 razy i dostałam straszne recenzje i napisał taki recenzent bardzo ważny. Napisał, że Maria Seweryn nie powinna wychodzić na scenę. Ja to bardzo wszystko przeżywałam po prostu, bo bardzo długo też nie miałam w ogóle, nawet przez gardło mi nie przychodziło, nie miałam odwagi o sobie powiedzieć aktorka. I dlaczego? Bo wydaje mi się, że... Dyplom był. No, nie wiem. Nie, już nie chcę się... Nie chcę się teraz tak tutaj... To było dawno. Ale myślę, że to wszystko spowodowało nagle takie po prostu zwątpienie. I nagle Ania Augustynowicz, która spotkała mnie na jakimś czytaniu sztuki w Teatrze Rozmaitości, gdzie mnie dostała z rozdania, po kilku miesiącach zadzwoniła do mnie i zapytała, czy ja przyjadę zagrać u niej przedstawienie. Ja po prostu pojechałam do Szczecina i wszyscy pukali się w głowę. Naprawdę, ja tylko nie mogę zapomnieć. Wszyscy mówili, że jestem nienormalna, że ja robię taki ruch, że wyjeżdżam z Warszawy, gdzie jest wszystko, praca, mainstream, gdzie się robi karierę, no wiadomo. A ja pojechałam z taką radością tam, że się wyrwać z tej właśnie, z tej Warszawy, z tego jakiegoś kręgu zamkniętego. Pojechałam do niej i zaczęła się jakaś taka jeszcze raz praca nad sobą, ale naprawdę edukacja przy Ani. Bo to nie tylko były rozmowy o naszym przedstawieniu, to były rozmowy o człowieku, o literaturze, o teatrze, o jej przeszłości. Przy tym weszłam w zespół jej, tworzony od lat, wspaniały, twórczy, wspaniały. I Ania, którą tam... Jak rozmawiałam z kilkoma osobami, ja ją nazywam, że ona jest jak żołnierz mały, taki mały żołnierzyk, bo ona jest mała, ma bardzo mocną osobowość, jak chwyci za rękę, to po prostu jakby to olbrzym złapał za rękę. I ona, ponieważ jej teatr jest teatrem, Aniu, nie obrażaj się na mnie, bo mogę złego słowa użyć albo coś, ale jej teatr jest teatrem bardzo jej, formalnym, niezrozumiałym dla wszystkich. Ona tworzy bardzo, konstruuje rzeczywistość, która jest krucha, która bardzo łatwo może ulec zniszczeniu, znaczy ulec unieprawdopodobnieniu, że tak powiem. I to wymaga niezwykłej dyscypliny na scenie, praca u niej. I to był dla mnie szok, bo nagle ja musiałam się całkowicie podporządkować. I ona mnie po prostu, ja mówię o technice pewnej w ogóle, powiązania myśli z ciałem. Znaczy wszystko to, co widzieliście, to po prostu nadpobudliwość pewną w Shopping and Fucking, ona ściągnęła. I to było wspaniałe doświadczenie, bo nagle zrozumiałam, że można jeszcze inaczej myśleć, jeszcze inaczej funkcjonować na scenie. A przy tym ona jest wspaniałym człowiekiem. I taką po prostu jeszcze tak mnie... przytuliła, po ludzku po prostu się mną zaopiekowała, bo wspaniałe to było doświadczenie. Mówiłem tak, coś, czego nie miała pani wcześniej, co nazwalibyśmy świadomością ciała, tak? Tak, mam takie wrażenie, że po prostu ja jestem osobą bardzo emocjonalną i taką organiczną, co jest bardzo
świetnym atutem, oczywiście u aktorki. Gorzej, jak się nie ma w ogóle porozumienia ze swoim ciałem. Ale jednak wychodząc na scenę, trzeba nad tym ciałem panować, trzeba mieć świadomość tego. I w momencie, w którym zaczynasz panować nad swoim ciałem, no to zaczyna się wspaniała podróż teatralna. Rok 2005 jest kolejnym przełomem w pani życiu. I to jakim przełomem? Krzywi się pani. Zostaje pani członkiem Fundacji Teatru, przepraszam, członkiem Fundacji na rzecz Kultury Krystyny Jandy i rozpoczyna pani u boku Krystyny Jandy i Edwarda Kłosińskiego pracę, współpracę, współtworzenie właściwie od zera Teatru Polonia, a po 5 latach po sukcesie Teatru Polonia właściwie przejmuje pani stery Och Teatru. Myśmy rozmawiali na OFF-ie, też pani mówiła, że nigdy dyrektorką de facto nie była, że to była pani po prostu członkiem zarządu tej fundacji i miała tam swoje biuro. Niemniej jest to nowe doświadczenie poza aktorskie, bo o aktorstwie to za chwilę porozmawiamy o tym, co pani zagrała w Teatrze Polonia, ale zaczyna się od jakiejś realizacji też marzeń, też przypuszczam, że nie tylko pani mamy, ale i pani. I proszę mi powiedzieć z tej perspektywy dzisiaj już lat 15 przy obu tych scenach, czy pamięta pani z jakimi marzeniami do tej pracy współtworząc te sceny przychodziła, czy też jakie miała pani cele wtedy i co się z tego ziściło? Jaki dzisiaj, może pani powiedzieć, bilans był tej przygody? Do tej pory, bo pracuje pani cały czas w obu teatrach. Marzenia, a rzeczywistość. Jak to wyglądało? Przede wszystkim to moja mama i mój ojczym, Edward Kłosiński, postanowili stworzyć Teatr Polonia, czyli zbudować teatr w dawnym kinie Polonia. I zadzwonili do mnie, powiedzieli mi o tym pomyśle i powiedzieli, czy chciałabym dołączyć do nich jako fundator. I ja wtedy zadałam pytanie, a dlaczego? Ponieważ rzeczywiście, będąc córką Krystyny Jandy, Andrzeja Seweryna, wychowywaną przez Edwarda Kłosińskiego, bardzo na początku mojej drogi zawodowej oddalałam się od nich, starałam się znaleźć swoją drogę, ponieważ cały czas jednak nawiązywano do nich przy każdej rzeczy, której bym nie robiła artystycznie. Cały czas ich temat wracał i czułam po prostu ich obecność cały czas, więc w sposób naturalny uciekałam w inną stronę. Stąd myślę, że też teatrofowy, myślę, że to też była taka potrzeba. I nagle stanęła przede mną decyzja, wybór, czy wejść, czy nie wejść, bardzo się z nimi związać artystycznie i zawodowo. I wtedy oni powiedzieli, że z tym doświadczeniem ofowym, które mam, to znaczy z tymi umiejętnościami pracy w każdych warunkach, w najtrudniejszych warunkach, bez pieniędzy, bez komfortu, bez pewności co dalej, jestem ich najlepszym partnerem. I mnie zajęło tak naprawdę chwilę później już podjęcie decyzji, bo to był dla mnie świetny argument, a przy tym pomyślałam sobie, że jeżeli ktoś w Polsce w 2005 roku miałby otworzyć swój teatr i miałoby mu się udać, to moja mama. I że po prostu trzeba jej w tym pomóc. I jeżeli mam uczestniczyć w czymś tak pięknym jak tworzenie teatru, to ja po prostu nie mogę odmówić. To jest jakaś taka szansa, w ogóle wspaniała propozycja. I zaczęło się. No i się zaczęło, to znaczy... Okazało się to wszystko niezwykle trudne. Uczyłam się wielu rzeczy od zera. No, na początku tak naprawdę po prostu ich wspierałam. Podawałam, pamiętam jak się budował Teatr Polonia, to podawałam im herbatę, podawałam plany architektoniczne, próbowałam jakoś w ogóle zrozumieć, co się dzieje, jak to działa. Potem ruszył teatr. I jak już zagrałam, otworzyła się duża scena, czy otwierała się duża scena z Trzema Siostrami Czechowa i już zaczęliśmy grać, to mnie zaczęło już to,
już zaczęłam się nudzić, to znaczy już nudzić? Chciałam... Nudzić? Tak, to znaczy ja już chciałam więcej, bo tyle się działo jednak. Prowadzenie teatru, wspaniale jest wychodzić na scenę, wiadomo, ale kiedy się poznaje naprawdę od ABC całego zaplecza, całej administracji, wszystko jak to funkcjonuje, całe życie teatralne z dnia na dzień, to po prostu chciałoby się jeszcze więcej, więc usiadłam do systemu sprzedaży biletów i na przykład pomagałam sprzedawać bilety, odbierałam telefony w kasie i nauczyłam się systemu sprzedaży. Prosiłam, żeby mi w biurze dziewczyny z sekretariatu tłumaczyły, jak one obliczają te wszystkie w Excelach tabliczki. To jest być może dla Państwa nieciekawe, ale ja po prostu mnie to naprawdę fascynowało. A to był mechanizm wiedzy, czy to był mechanizm kontroli? Pani rozwijała w sobie pracowania nad panowania nad ludźmi? Nie, wiedzy. Władza na przykład. Nie, mnie nigdy. Nie, ja się boję władzy w ogóle. I jeśli mam nadzieję, że jeżeli zapytałby Pan ludzi, którzy pracowali ze mną potem w Och Teatrze, ponieważ kiedy otworzył się Och Teatr, to moja mama powiedziała, poprowadzisz remont. Och Teatr, tak? Och Teatr. Poprowadzisz remont i znowu stanęło przede mną wyzwanie, ponieważ jak się pan domyśla, w życiu nie prowadziłam żadnego remontu. I przez pół roku spędziłam czas w kurzu w ogóle z 40 z firmą budowlaną, czy z 40 mężczyznami i z Alicją Przerazińską, która w tej chwili jest dyrektorem Fundacji Krystyny Jandy na rzecz kultury. Ona była kiedyś bileterką w Teatrze Polonia. Później dołączyła do mnie i wspólnie żeśmy nad tym pracowały. I też to było, to też mnie zaczęło fascynować. Wtedy nawet zrezygnowałam z roli w Wasie Żelaznowej, bo wiedziałam, że muszę dokończyć remont. To były takie decyzje. Ale nie o tym chciałam powiedzieć, że myślę, że gdyby pan zapytał ludzi, którzy pracowali ze mną w Och Teatrze przez te kilka lat, kiedy go, nazwijmy to, prowadziłam, to oni by powiedzieli, że ja nie jestem osobą, która lubi władzę. Ja wierzę w zaufanie pomiędzy ludźmi, w to, że jeżeli ma się zaufanie do pracowników, to po prostu oni pracują wspaniale i coś takiego jak wieczna kontrola, czy też po prostu nie działa. Oni wszyscy wiedzieli, jaka jest ich odpowiedzialność. Myślę, że tworzyliśmy naprawdę wspaniałą grupę, taką bardzo silną. Tam nikt nie robił nic na pokaz, nic nie robił. Ja miałam zaufanie do wszystkich i naprawdę tworzyliśmy świetne miejsce przez chwilę wspólnie. Nie wiem, co dalej powiedzieć. No, ale co pani zyskała, a co pani straciła wchodząc w ten teatr jako współorganizator? Co pani straciła na przykład jako aktorka? Ja straciłam przede wszystkim jako aktorka, ale to się zorientowałam, kiedy rozstałam się z Fundacją Krystyny Jandy na rzecz kultury. To znaczy, że w świadomości całego środowiska teatralnego jestem stricte związana jednak z Fundacją, z Och Teatrem i z Teatrem Polonia. I ogólnie wiadomo, że jestem nie do wzięcia. I nagle, kiedy zostałam wolnym strzelcem, wylądowałam zupełnie w ogóle tak bez gruntu i musiałam od nowa pomyśleć znowu o sobie. Znowu ten wolny strzelec, prawda? Znowu w pani życiu. Tak, tak. Musiałam od nowa się odnaleźć. I zajęło mi to kilka lat. I jeżeli miałabym mówić o stracie, to ja myślę, że straciłam coś takiego, że taki kontakt jako aktorka, jako ktoś wolny do wzięcia, że do pracy, właśnie wolny, w sensie wolnościowym, że mogę robić wszędzie. To w ogóle w świadomości moich kolegów, reżyserów, dyrektorów, kolegów aktorów, zupełnie zniknęłam z tej przestrzeni. Nagle byłam po prostu w innej pozycji, byłam bardziej pracodawcą niż kimś do wzięcia. I ta zmiana była niezwykle trudna. A zyski? Słucham? A zyski? Zysków było mnóstwo. Nauczyłam się bardzo dużo po prostu o teatrze, o prowadzeniu teatru. Czy
pani jakiś kurs na SGH kończyła dla menadżerów nie, kultury? Nie, niestety nie. Ogromnie tego żałuję, bo do tej pory brakuje mi, ponieważ teraz zrobię małą dygresję, a propos tego, co pan mówi, zdarzyła mi się rzecz niezwykła, to znaczy ku mojemu zaskoczeniu moi koledzy, dyrektorzy stworzyli, tworząc Unię Teatrów Niezależnych, ku mojemu zaskoczeniu, ponieważ nie wiedziałam, że kandyduję, wybrali mnie na prezesa tej Unii Teatrów Niezależnych. I bardzo dużo działamy w tej chwili, przy tej pandemii, przy kryzysie. To jest wspaniałe. Wspaniała rzecz się stała, ta solidarność, to złączenie, związek pracodawców, który nastąpił, Teatrów Niezależnych, to znaczy stowarzyszeń, fundacji i teatrów prywatnych, jest 19 członków w tej chwili. I to, czego mi na pewno brakuje, to jest tej wiedzy, kurczę, merytorycznej, znaczy tej, którą bym pewnie zyskała, gdybym poszła na jakiś kurs menadżera albo administracji właśnie, albo no nie wiem, ani nie wiem. Nie było na to czasu, uczyłam się w praktyce. Ale to, co zyskałam, to są świetne, napisane wspaniałe role, które mi się przytrafiły, które mogłam zagrać, będąc tam na miejscu. Ale przede wszystkim ta ogromna przyjemność bycia tam. Ja teatr kochałam i kocham do tej pory. To jest piękne miejsce, niezwykle przyjazne. Jeżeli ktoś tam się poczuje dobrze, to jest miejsce, które oddaje w ogóle energię. I trudne miejsce. No właśnie, trudna przestrzeń dla aktorów, granie na dwie strony, prawda? Ale proszę mi wierzyć, że większość, zdecydowana większość aktorów mówi, że bała się tej przestrzeni i kiedy ją poczuli, zrozumieli, jak ją ogarnąć, to powiedzieli, że nigdzie nie gra im się lepiej. Ale też tworzenie tego miejsca, to znaczy, nie wiem, czy pan pamięta, ale w pewnym momencie teatr nie tylko teatralnie zafunkcjonował. On się stał wspaniałym miejscem, jednym z najlepszych miejsc koncertowych w Warszawie. Tam grali najlepsi muzycy. Też były takie, atmosfera w teatrze była wspaniała. No, ja mam ogromny sentyment do tego i tego mi, to jest ten wielki zysk, to jest to wspomnienie. Tam wychowały się moje dzieci, tam tego nie mogę mówić, ale wie pan, pochowany jest mój... Pies ten pies, Lulu, tak? Ten, co no, grał w Zaświatach. Pan, no, w ogrodzie, tak. Tego nie wolno mówić. Kiedy się prowadzi prywatny teatr, to też jednym, poza ryzykiem, też jest tak, kiedy prowadzi pani ten teatr, współprowadzi razem z mamą Krystyną Jandą, że aktor, jak rozumiem, aktorka nie zawsze gra to, co chce, ale czasem to, co jest teatrowi potrzebne. Oczywiście. A czasem musi ratować teatr z opresji. I były takie dwa przypadki w pani karierze. Jeden to wyjątkowo trudny, myślę o przedstawieniu Lament na Placu Konstytucji Krzysztofa Bizio w reżyserii Krystyny Jandy. To był monolog kobiety w jakoś średnim już chyba, tak? Tak, tak. Wtedy byłam za młoda, no teraz już jestem... Zawahałem się z tym, bo to było kilka lat temu. Bo gramy to do tej pory. Tak, tak, tak. Natomiast tam musiała pani wykonać nagłe zastępstwo, i tę rolę stworzyła pani w ciągu dwóch dni. Tak. Chciałam zapytać, co aktor może... miała pani bardzo dobre recenzje z tego. To tutaj, przygotowując się tutaj, widziałam, że bardzo... Może na czym to polega. Miała pani szansę... Znaczy, miała pani... Rozumiem, że w ciągu tych dwóch dni to aktor może nerwowo się nauczyć na pamięć tekstu. Proszę mi powiedzieć, jak to się robi zastępstwo? W dwa dni wychodzi się na scenę. Jeszcze w dodatku, bo trudność, która tam polega na tym, że gra się na ulicy, na Placu Konstytucji rzeczywiście, w hałasie, wiemy, to jest po prostu MDM, centrum Warszawy, hałas przejeżdżających tramwajów, skrzyżowanie prawda, Marszałkowskiej z Koszykową, autobusy jadą w jedną, w drugą stronę, ludzie przechodzą i zagranie tego przedstawienia w godzinach szczytu. Ja nie wiem, jak pani wychodząc na premierę mogła się prawdopodobnie tylko modlić, żeby zapamiętać tekst. Nie wiem, jak to było, ale pani się udało. I to jak mówię, z sukcesem i prasowym, i wśród publiczności, bo przedstawienie grane jest do dzisiaj. Jak do tego doszło?
A czy wie pan co, ja jestem chyba wojownikiem po prostu. To znaczy naprawdę wojowniczką, fajterką. I taki, genetyczny. To jest mój, nie wiem czy genetyczny. Myślę, że patrząc na moją babcię na pewno, ale, ja myślę, że to jest to po prostu. To znaczy jest i zadaniowcem jestem, totalnym. To znaczy jest coś do zrobienia i po prostu nie ma bata, żeby tego nie zrobić. I ja tak mam. I oczywiście, ja nawet nie jestem w stanie panu odpowiedzieć na to pytanie, jak to się stało. Jestem pewna, że gdyby nie moja siostra, Magda Kłosińska, to by się to po prostu też nie udało, ponieważ ona spędziła ze mną te 48 godzin non-stop. Spała pani? Spałam kilka godzin, tak. Ona też się wtedy zdrzemnęła na chwilę. Ale no jakoś to się udało wtedy. No. Ja nie wiem do końca, jak to było możliwe. Ale wie pan, co jest ciekawe? My mówimy, aktorzy, że zawsze jak było na premierze, to znaczy ten dzień premiery i w ogóle ta atmosfera wokół premiery... Której pani nie znosi. Której nie znoszę. Ale jest coś takiego, że ona zostaje już potem na całe później eksploatację spektaklu. Tak? Na całą, tak. I coś jest takiego, że ja do tej pory... A zagrałyśmy Lamentów już ponad 100. Do tej pory, idąc na Lament, mam ten sam ból brzucha. On mi już po prostu został i chyba zostanie już do końca. Ale to się udało. Uwielbiam tę rolę. Uwielbiam w ogóle ten pomysł, że te monologi Krzysztofa Bizio są grane na placach w całej Polsce do publiczności, która jest przypadkowa, nieprzypadkowa, dzieci, dorośli, starsi ludzie, biedni, bogaci. Uwielbiam słuchają to. I nie słuchają, bo też tak jest, prawda? Walka tak, o widza cały czas. Tak, pijani, niepijani. Komentują. Tak, dokrzykują czasami coś do nas. To jest wspaniałe zderzenie z publicznością. Wojownik musi mieć grubą skórę poza tym, żeby to wszystko znieść. Właśnie, tak? Ja zawsze mówię o tym zawodzie, że co to jest za zawód po prostu, który ma w sobie ten paradoks, że musisz mieć największą wrażliwość po prostu na jakąś nadzwyczajną wrażliwość na świat, na ludzi, na wszystko, na piękno, na wszystko i tak strasznie tą twardą, taką grubą skórę, żeby wytrzymać to wieczne wychodzenie przed ludzi, tę wieczną konfrontację, wieczną ocenę, wieczną niepewność. To jest taki paradoks, który też powoduje, myślę, że my wariujemy czasami. Od czasu do czasu. Drugie takie zadanie, które też została pani, jak rozumiem, postawiona przez pani mamę, musisz to grać w sytuacji bez wyjścia, to jest długo przygotowywana premiera Boga Woody'ego Allena i tam ja się powołuję na fakty prasowe, mogłoby to od środka wyglądać inaczej, ale tej roli mieli odmówić Krystynie Jandzie, którą pani zagrała ostatecznie, i Bogusław Linda, i Marek Kondrat. Był, rozumiem, pomysł, żeby zagrał to jakiś gwiazdor. Była to rola mężczyzny, aktora, kretynika, tak się nazywa ta postać, w dodatku homoseksualisty. No i proszę, oto nie miał kto zagrać, jesteśmy w teatrze, w rodzinie, no to zagra Maria Seweryn. Rozumiem już, wiem, że jest pani zadaniowcem, że to był challenge i że jest pani wojownikiem, no ale to musiało być no, chyba bardziej karkołomne nawet niż w przypadku Lamentu. Ale wie pan, że delikatność mojej mamy polegała na tym, że ja nie wiedziałam, że gram po Lindzie i po kim? Po Marku Kondracie. Wtedy ja się dowiedziałam tego dużo później. Pani usłyszała, to rola jest dla pani specjalna. Nie, jest rola, słuchaj, Woody Allen, jak ja usłyszałam Woody Allen i że w ogóle że to jest Bóg. Ja czytałam to lata wcześniej i mówię, matko, to jest to genialne, takie coś tak zawija w ogóle. Rzeczywistość, teatr w teatrze, super abstrakcja, kretynik, nie no genialnie, kretynik. Poza tym ja bardzo lubię żartować z siebie jako aktorki i w ogóle z tego zawodu lubię żartować. Lubię dystans do tego zawodu i ja myślę, że dokładnie kretynik jest tak napisany, no można z siebie zrobić takiego kretynika, a przy tym, no zażartować z siebie, z takiego jakiegoś, takiej maniery aktorskiej, którą kabotyństwa. Się ma. Słucham? Kabotyństwa, tak jest. A, no a przy tym wiedziałam, że wchodzę na scenę z teatrem Montownia.
których kocham, że będę partnerowała Czarkowi Rzakowi, którego się bałam. Challenge? No tak, będę to byłam szczęśliwa, że z Piotrkiem Machalicą będę na scenie. No, ja, zresztą tyle jest anegdot też związanych z tym, tyle wspomnień wspaniałych z Bogiem. To była świetna ekipa też po prostu, jako spotkanie. Wie pan, my mamy takie powiedzenie, to nie mogę powiedzieć, żeby to dotyczyło Boga, ale czasami jest tak, że gramy w jakimś przedstawieniu i czasami się zdarza, że to przedstawienie albo nie zapowiada się najlepiej, albo nie wyszło tak, jakbyśmy chcieli. I wtedy jest takie powiedzenie, ale towarzysko genialnie. I to jest to. Ja gdzieś uważam, że wielką taką tajemnicą, nie wiem, no, takim źródłem też tego, że z przyjemnością wychodzić na scenę, to jest to spotkanie jednak ludzkie między nami, aktorami. Niezależnie od efektu, niezależnie od rezultatu, tak? Tak. A przy tym, tak jak mówię, teatr jest wciąż takim taką domeną, no, która daje możliwość ciągłego poszukiwania i rozwoju. I to dlatego to jest tak wspaniałe. I to spotkanie dlatego jest tak ważne. Choć z drugiej strony, wie pan, też miałam taką myśl właśnie po tych zmianach, po Och Teatrze, kiedy musiałam się tak odnaleźć znowu w środowisku, w tym zawodzie, jako ten wolny strzelec, freelancer, to miałam taką myśl, że to też jest takie smutne w tym naszym środowisku i w naszym zawodzie, że my, kiedy razem robimy przedstawienie, to łączymy się w takie grupy właśnie towarzyskie, przekraczamy w relacjach między sobą wszelkie granice. Jesteśmy sobie najbliższymi ludźmi. A potem czasami właśnie się kończy, premiera nastąpiła, albo się kończy przedstawienie i to w ogóle już tego nie ma. To jest coś tak dziwnego. Jak wyjazd na kolonie, czy gdzieś miłości kolonie, czy w ogóle wakacyjne miłości, trochę no tak. No tak, chyba, to jest jakieś takie, wie pan, coś jest w tym. No był jakiś dziwnego, projekt, nie? Wokół którego jesteście, że tak powiem, złączeni, a potem. Tak. Tak, ciekawe. Tak, no. To jest jedna z tych takich smutnych cech tego teatru i zawodu. Czy to wynika z tego, że każdy ma swoje życie, czy też po prostu aktorzy są po prostu skupieni na sobie za bardzo? Nie wiem. Może to też jest... Nie wiem, bo nie wiem, jak było 100 lat temu. Przecież trupy teatralne, nie? Są takie przecież... Jest kilka zespołów w Polsce jeszcze teatralnych, prawdziwych takich, którzy trzymają się jakby poza spektaklami, którzy rzeczywiście tworzą taką grupę twórczą też prywatnie. Jest kilka jeszcze takich zespołów. Myślę, że kiedyś tego było więcej. Ciekawe to jest. Nie powiedziała mi pani nadal, jak podeszła do roli mężczyzny homoseksualisty. A nie uważa pan, że ja mam mężczyznę w sobie? Ja uważam, że ja mam takiego chłopca w sobie. I to też widać, jak tak patrzyłam na to, że ja gdzieś tam... oczywiście, no ja mam 45 lat, więc jestem matką trójki dzieci i w ogóle jestem kobietą, no wiadomo, ale ja zawsze czułam w sobie chłopca i lubiłam go w sobie. Wie pan, że jak miałam 15 lat, to miałam tak krótko ścięte włosy i zresztą to była trauma mojego dzieciństwa. Na przykład w autobusie taki starszy pan mówi, chłopcze, czy mógłbyś skasować mi bilet? Ja myślę, że ja mam taką urodę i takie coś, co daje taką możliwość zagrania mężczyzny. Tak, ale to jest zewnętrzne, a to musi wynikać przecież ze środka. No jasne, no, ale ja mam pierwiastek męski w sobie mocny. Ja myślę, że to właśnie ta zadaniowość, to takie... nie wiem, tu już zaczynamy o mężczyznach i o kobietach rozmawiać. To też jest to głębsza i dłuższa rozmowa w ogóle. Ale każdy z nas ma taką dwoistość. A ja tego chłopca, tego lubię w sobie bardzo po prostu. I myślę, że po prostu go tam wtedy używałam. Mm-hmm. To teraz oddajmy głos
mężczyźnie, który jest pani ojcem. Poproszę o materiał filmowy numer 3 i wypowiedź Andrzeja Seweryna. Na temat Marii Seweryn, aktorki, nie córki. Pracowałem z Marią 3 razy jako reżyser. Raz jako kolega na scenie. I to, co muszę naprawdę podkreślić, to fakt, że za każdym razem traktowaliśmy siebie jak zawodowcy. Na pewno gdzieś tam w naszej relacji nigdy nie zapominaliśmy, że jesteśmy córką lub ojcem, ale to w najmniejszym stopniu nam nie przeszkadzało i nigdy nie wychodziło na pierwszy plan. Miałem zawsze z Marią relacje bardzo głęboko profesjonalne w trakcie pracy i doskonale się rozumieliśmy. Często Maria mnie przekonywała o swojej racji, jeżeli mieliśmy jakąś różnicę zdań, i zdarzało mi się też przekonać ją do moich racji. Nie pamiętam konfliktów. Często zaskakiwała mnie swoimi propozycjami rozwiązań takiej czy innej sytuacji, takiego czy innego gestu, sceny i tak dalej. I to była wtedy ogromna radość dla nas obojga. Staram się zawsze, ale tak jak w pracy ze wszystkimi moimi kolegami, jako reżyser, zachować dialog. Wychodzić do aktora z całą moją prawdą, którą chcę przekazać, niekoniecznie będąc przekonanym, że to jest jedyna prawda na świecie. Maria jest moją ulubioną aktorką. Mamy pewne projekty na przyszłość. To są projekty związane z literaturą tak zwaną klasyczną. Myślę, że czas, żeby Maria zmierzyła się z takim właśnie repertuarem. Myślę zresztą, że jej rola Maszy w Trzech Siostrach, które to przedstawienie otworzyło działalność Teatru Polonia, była takim sygnałem, że jest już gotowa. Było to parę lat temu. Pracowaliśmy nad jej niedużą rolą Marianny w Tartufie w telewizji. I to było bardzo miłe pierwsze nasze spotkanie. Drugim spotkaniem była poważniejsza rola córki Roberta w Dowodzie. To była główna rola w Dowodzie Oberna. No i tam rzeczywiście tekst, jak również nasza współpraca, nasza inscenizacja dała jej możliwość dotknięcia całej palety środków aktorskich. I to było wspaniałe. Historia tej kobiety była historią dla wielu widzów wstrząsającą. Ostatnio pracowaliśmy nad jej rolą w Boże Mój, w Teatrze Polonia. Mam takie poczucie, że chciałbym jeszcze powiedzieć o 2-3 sprawach. Mianowicie przede wszystkim o wyobraźni Marii. Ma ona niezwykłą wyobraźnię. Tym właśnie zaskakiwała mnie wielokrotnie w czasie naszej pracy. Krótko mówiąc, proponowała i wykonywała
rzeczy, których nie mogłem sobie wyobrazić. Druga rzecz to głos Marii. Jej głos ma ogromną paletę. Od głosu delikatnego dziecka poprzez dojrzałą dziewczynę, potem dojrzałą kobietę, aż do głosu potwora. Ona jest do tego zdolna. I trzecia rzecz, bardzo ważna również, to jej stosunek do słowa. I cieszę się, że pogląd na temat wagi słowa, wartości słowa, roli słowa, nie tylko w pracy aktora, ale w teatrze, ten pogląd jest nam wspólny. Słowo jest przeważne. Słowo jest trampoliną, jest wehikułem, na którym pokazujemy człowieka w teatrze. Nie wiem co. To ja zadam pytanie. Czy to jest jasne, jak rozmawiając z panem Andrzejem Sewerynem, tym ujemko, mi bardzo zależy, żeby to była rozmowa, czy to nagranie dotyczyło aktorki, nie relacji państwa, tylko no i pan Andrzej Seweryn żachnął się w rozmowie, mówię, to takie trudne jest, wbrew pozorom właśnie nie, właśnie to jest bardzo proste, powiedział, oddzielić te dwie sprawy. I dlatego ja zapytam, oddzielając relację osobistą, zapytam o tę relację zawodową. Tu usłyszeliśmy, że ulubiona aktorka, a pani mi z kolei w rozmowie, jak się umawialiśmy na spotkanie, powiedziała, mój ukochany reżyser. Zostawmy relację państwa prywatną. Proszę mi powiedzieć, bo pracując po raz pierwszy z Andrzejem Sewerynem, to było to przedstawienie telewizyjne, później rzeczywiście ta dogłębna, czyli ten Tartif wspomniany, później ta dogłębna, trudna praca też z aktorem i reżyserem przy dowodzie w 2008 roku. Pani już była wtedy 10 lat na scenie. I dlaczego pani uważa Andrzeja Sewerna za ukochanego reżysera? Co takiego się otworzyło? Co takiego w tej współpracy? Czy pojawiło się nowego? Czy też co pani w sobie odkryła dzięki tej współpracy? Mówimy o pracy, znaczy duecie reżyser-aktorka, prawda? A ja troszkę zrobię wbrew panu i mojemu ojcu. I ja jednak bym połączyła. Mimo wszystko coś, czego bardzo unikamy, bo ja rozumiem absolutnie i strasznie jestem mu za to wdzięczna, że tak bardzo dba o to, żebyśmy mówili o mnie jako aktorce, żeby nie umniejszać tej naszej pracy jakąś taką osobistą naszą relacją. Ale mnie się wydaje, że my przez 30 kilka lat mojego życia prawie się nie znaliśmy, będąc ojcem i córką. To znaczy znaliśmy się oczywiście, ale nigdy nie mieliśmy okazji spędzić ze sobą miesiąca czasu razem, mieć naprawdę czas na głębokie rozmowy, mieć czas. Nigdy nie było tego. Oczywiście mój ojciec pisał do mnie listy, ja do niego dzwoniłam, widział moje przedstawienia, przychodził, chwilami rozmawialiśmy, ale nigdy nie było takiej po prostu możliwości. I nagle przy dowodzie po raz pierwszy w naszym życiu spędziliśmy ze sobą 3 miesiące, włącznie ze spektaklami, chyba 4 miesiące, włącznie ze spektaklami, od rana do nocy. I wtedy to spotkanie nasze w sferze zawodowej, ale siłą rzeczy też w sferze tej osobistej spowodowało, że mnie, ja nie umiem tego do końca wytłumaczyć, myślę, że jakiś psycholog mógłby to wytłumaczyć. Ja miałam wrażenie, jakby mi się wszystkie klocki porozrzucane
takie niepewne ze mną związane rzeczy, takie, które wydawały mi się problematyczne, wadami, czegoś, czego nie rozumiałam, tak jakby mi się to wszystko zaczęło porządkować. Ponieważ nagle spotkałam człowieka, który reagował na pewne rzeczy podobnie jak ja, w tej sferze zawodowej, czyli takiej bardziej poukładanej, prostszej można powiedzieć może, niż te osobiste relacje, który miał tyle siły co ja, który jak zaczynał jakieś pytania, który nagle, jak ja miałam jakąś taką wątpliwość, to on ją w ogóle formułował szybciej ode mnie, którą i moim zdaniem nie można odłączyć tak naprawdę tej relacji osobistej. Tak. My jesteśmy po prostu do siebie niezwykle też podobni. W temperamencie, w powadze, w jakiej traktujemy ten zawód i naszą pracę, ale też w takim, jakby nie, że my tak nie ustajemy, cały czas jesteśmy niezadowoleni. To jest też okropne, ale gdzieś po prostu się tu spotkaliśmy i nagle okazało się, że we dwójkę jedziemy w jedną stronę, podobnie myślimy, a jeszcze się zaskakujemy właśnie. Mój tata mówi wspaniałe rzeczy, to znaczy on nagle rzeczy, które ja myślałam, że są wtedy wadą, to znaczy, że właśnie ja mówię, kurczę, raz mówię jak dziecko, a raz mówię jak potwór, jak on mówi, dziękuję ci tato za tego potwora, ja wiem o czym mówisz i to jest super. To ja myślałam, że to jest problem, że jestem jakaś za bardzo, że to jest nieprawdziwe albo coś, a on nagle zobaczył w tym walor, on to docenił i nagle po prostu wiele rzeczy zaczęło mi się uspokajać, układać, porządkować. A przy tym wszystkim, wbrew temu, co myśli się o moim ojcu, jest niezwykle nowoczesnym twórcą. Jest też twórcą, reżyserem, który jest otwarty na nowe. Jeżeli on to rozumie, jeżeli on widzi w tym sens, to jest totalnie otwarty na nowe. I ja myślę, że to oczywiście ludzie, którzy śledzą jego życie zawodowe, czy też widzą, jak prowadzi swój teatr, jak różnorodnie, to myślę, że to widzą. Ale właśnie bardziej otwartego reżysera na mnie, na moją wyobraźnię, na mój sposób myślenia po prostu nigdy nie spotkałam. Ja to uwielbiam. A przy tym my też mamy tak jakieś energię do pracy, że jak my pracujemy, to wszyscy już nie mają siły, a my możemy dalej. Nie? To też jest takie spotkanie energetyczne też bardzo. Andrzej Seweryn poruszył też w tej rozmowie, znaczy w tej wypowiedzi swojej, ten wątek, od którego zaczęliśmy poniekąd spotkanie, czyli te role w repertuarze klasycznym, o których pani marzyła i które pani się rzadko przytrafiały. Jeszcze do tego na chwilę, też za chwilę wrócimy. Dlaczego? Wspomniał tutaj przedstawienie, które otwierało Teatr Polonia, dużą scenę, też już między wierszami pani o nim powiedziała, czyli Trzy siostry. Mnie zainteresowało, w ogóle było dosyć dziwne przedstawienie podpisane przez trzy reżyserki. Ja nigdy nie wiedziałam, żeby trzy kobiety podpisały tak różne. Natasza Parry Brooke, czyli żona Petera Brooka, Krystyna Zachwatowicz i Krystyna Janda. Domyślam się, że tam była jakaś, powiedzmy, co najmniej kłótnia. Siedząca tutaj przed panią kilka miesięcy temu Agatę Buzek powiedziała tak, Natasza Parry wyjechała w trakcie prób i więcej nie wróciła. Ktoś musiał to przedstawienie dokończyć. Myślę, że już to było samo trudne. Czechow sam jest trudny. Dlatego pani powiedziała, zwierzyła się w przypływie szczerości w jednym z wywiadów, że ta rola Maszy, która jest tak oddzielona od innych, była dla pani tak trudnym materiałem, że pani właściwie dopiero po 2 latach zrozumiała, o co tej postaci chodzi. Więc ja chciałam zapytać, czy przez pierwsze 2 lata po prostu pani ją źle grała? Tak. Wydaje mi się, że tak. Wie pan co, ale ja panu opowiem w jakim kontekście, bo to tak wiele ma znaczenie. No oczywiście, moim zdaniem byłam, chociaż nie, Masza ma 25 lat, więc ja nie mogę powiedzieć, że byłam za młoda. Nie, ja po prostu nie rozumiałam, o co chodzi. Mi się wszystko mieszało. Ja nie rozumiałam. Nie wiem, nie umiem powiedzieć. Ale ja trochę zwalę to, że tak powiem, jak to się brzydko powiem, zrzucę to.
Na reżysera zawsze najłatwiej. Na reżysera oczywiście. A tu były trzy osoby. Ale to też, no, domyśla się pan, że to miało ogromne znaczenie w tym, jak powstawało to przedstawienie. Ale w ogóle najtrudniejsze w tym, jak... Ale to do tej pory są wspomnienia wspaniałe, jak my się spotykamy, bo zagraliśmy bardzo dużo tych trzech sióstr i graliśmy je przez lata. Było 5 debiutów w tym przedstawieniu, aktorskich. Wyobraża pan sobie, co tam się działo. A przy tym jeszcze budowała się scena Teatru Polonia. I my mieliśmy próby w różnych miejscach. Cały czas zmienialiśmy miejsca. Nie wiedzieliśmy w ogóle co i jak. Po czym, ja pamiętam taki ostatni tydzień prób, kiedy... My graliśmy, i to proszę zrozumieć, graliśmy trzy siostry Czechowa. Do Moskwy, łzy, miłość, Wierszyni. No. A tu wieszanie tych mop między nogami, montowanie foteli, krzyki mojej mamy. Myśmy tylko mieli tak, że graliśmy na scenie, tylko słyszeliśmy takie tu-tu, 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 moją mamę schodzącą, ponieważ nie była w stanie z nerwów też, z tego napięcia, mówić do nas, tylko wbiegała na scenę. No było, to był taki obłęd, że my potem przez lata to wspominaliśmy w całej tej grupie. Ale myślę, że jak graliśmy 70. przedstawienie, to było piękne przedstawienie. Ale wie pan, co myślę nas uratowało? To, że nie zrobiliśmy nic wbrew Czechowowi. To, że nawet ja gwizdałam utwór, który gwizdała pierwsza aktorka grająca w Rosji tę rolę jeszcze za życia Czechowa. Że to w ogóle takie były, taki był wybór, żeby całkowicie z poszanowaniem tego tekstu didaskaliów pójść. Ja myślę, że to nas uratowało. Przy tej świeżości, szaleństwie, niemożliwości w ogóle zrobienia tego przedstawienia. Właśnie tym bałaganie, tym wszystkim. Druga rola z repertuaru klasycznego, o której pani wspomniała pani, że ten reżyser panią ukształtował. Wspomniała pani, że ten reżyser panią ukształtował. To było raptem jednorazowe spotkanie z Andrzejem Konczałowskim przy Królu Lirze w Teatrze na Woli, gdzie grała pani Reganę. Żeby mnie ukształtował, to ja musiałam być pod wielkim wrażeniem jego, żeby coś takiego powiedzieć, bo teraz z perspektywy czasu to ja nie mogę powiedzieć. Pani nie pamięta, żeby pani ukształtował. Nie, 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 to było fascynujące spotkanie po prostu. Ja zobaczyłam, że można pracować jeszcze inaczej. To znaczy on pracował tak, że on budował obrazy, i my ekstremalne absolutnie, i my emocjonalnie musieliśmy je wypełnić. Znaczy w pewnym sensie pewną odwrotność robił. To było bardzo, bardzo ciekawe spotkanie. Taki, rozumiem, że to jest język filmowca, prawda? Kogoś, kto, może, że to tak. Że to tak może tak. Pomagało. Chociaż myślę, że to też nie można tak upraszczać, jak my teraz upraszczamy. To jest tak trudne nazywanie, nie? Metod pracy w teatrze. To jest jedno z trudniejszych rzeczy. Zawsze się to umniejsza i zawsze ta praca traci na tym nazywaniu jej. Ale to było świetne spotkanie, bo to po prostu było spotkanie rosyjskie. No. Fascynujące. Samo spotkanie z nim, samo to, co on opowiadał. Podejście jego do tego. Ja pamiętam, jak były próby stolikowe i on tak czytał tego Króla Lira, czytał i mówi tak, kurczę, gdyby teraz jakiś scenarzysta przyniósł to do jakiegoś producenta w Hollywood, to by go wygonili na kopach, bo tym się nic nie zgadza. Nie wiem, bo tym się nic nie zgadza. Jeden wiezie list tu, dojeżdża tu, nic z tego nie można zrozumieć. Ja pamiętam jego taki dystans, takie to poczucie humoru wspaniałe. Rosyjskie przedstawienie, to znaczy, że co, że na próbach dużo wódki piliście? Nie, ja myślę o... Dusza rosyjska? Coś takiego, ale też nie umiem panu tego tak, bo nie chcę głupoty powiedzieć, no, ale on to, nie wiem, czy pan spotkał Konczałowskiego. Nie, ale widziałam to przedstawienie. Widział pan to przedstawienie? Piastowskie bym powiedział. Jakie? Tak jest jak z filmu Jerzego Hoffmana trochę. A, widzi pan. No nie umiem tego ocenić, ale to spotkanie z nim, no, to jest wielka osobowość, wielkość. Jak miałam wrażenie, że taki... Nie chcę głupot, no. Ja zawsze tak potem żałuję, że coś powiedziałam za dużo głupiego o kimś, ale myślę, że byłam bardzo nim zafascynowana.
To teraz kolejna fascynacja. Mówimy o rolach z repertuaru klasycznego, teraz fascynacja z repertuaru współczesnego. Myślę dwoma i reżyserem, i aktorem, kolegami pani. Myślę o Adamie Sajnuku i o Grzegorzu Małeckim. Praca przy konstelacjach. I poproszę o wypowiedź Grzegorza Małeckiego, którego widzieliśmy na samym początku i teraz zobaczymy o fragmencie. To jest jak można z takiej zamienić się w Amanta, bo widział pan go tyle lat temu. Tak, to jest tak, niesamowite, tak, nie? Jak tak, on się zmienił. Był charakterystycznym aktorem, a tak, dzisiaj ma jest co najmniej 20 kilo mniej. Ale to jest dieta pudełkowa, wiem, bo dieta pudełkowa, to się do tego przyznał się do tego. Poprosimy o czwarty materiał filmowy. Gry miłości w przypadku Marii Wo w reżyserii Gustawa Chorupka pamiętam właściwie jedną rzecz. To znaczy próby do tego spektaklu telewizyjnego, które polegały na tym, że spotykaliśmy się. Gustaw Cholubek siadał przy stole, usadzał nas obok siebie i przez mniej więcej 3 albo 4 godziny opowiadał anegdoty. I pamiętam, że siedziałem zawsze koło Marysi i po prostu konaliśmy ze śmiechu. Tak wyglądała ta praca do Marii Wo. I właściwie to jest moje główne wspomnienie związane z tamtym spektaklem. Natomiast niewątpliwie pamiętam, że to był moment, kiedy z Marysią bardzo się polubiliśmy. Graliśmy tam zresztą parę. Ja nawet nie do końca pamiętam, jak ten spektakl wyszedł, jak mam być szczery, natomiast pamiętam fantastyczną atmosferę i to, że z Marysią po prostu spadaliśmy pod stół ze śmiechu podczas prób. Powiedział. Możemy przestać. Nie, wszystko w porządku. Naprawdę, możemy... Nie, czuję się dobrze. Możemy przestać rozmawiać i zacząć jeść. Myślę, że wolałabym przez to przejść. Rok. Rok? Może mniej. Może mniej niż rok. No nie powiedział tego. A no widzisz, nie powiedzieli tego. Sprawdziłam w internecie. No ale nie powiedzieli tego. No powiedzieli, że możemy o tym porozmawiać na następnym spotkaniu, ale jak wróciłam na kampus... Tak. Wiem. Wiem, nie powinnam była tego robić. To jest takie głupie. Weszłam na forum. Na forum? Znalazłam mnóstwo dedykacji pod adresem wszystkich bliskich zmarłych. Bardzo dużo i niektóre były naprawdę wzruszające. Ja się wściekłam, kurwa. No nie dziwne, że się wściekłam. Kurwa, bzdury. No jak to w internecie? Nie, kiedy ktoś umrze. Same bzdury. Kiedy przyjdzie na ciebie czas, to czas odejść. Czas, oni w ogóle wiedzą, o czym oni mówią w ogóle? O czym oni bredzą w ogóle? Była prawdziwym wojownikiem. Była? No najwidoczniej spisała się nadzwyczajnie, co? Były też fotografie. Na jednej z tych fotografii była kobieta podłączona do bugi i lururek otoczona jakimiś cholernymi, kolorowymi balonami. No bo niektórzy ludzie po prostu lubią dawać inne balony. Jak mi dasz balon, to cię kurwa zabiję. A jak zamieścisz moje zdjęcie na forum, to cię będę kurwa straszyć. Żadnego forum. Nie jestem pewna, czy chemia cokolwiek zmienia. Ty nie jesteś pewna, czy oni nie są pewni? Mówię o sobie. Ja nie jestem pewna. Dlaczego nie jesteś pewna? To dla mnie za dużo. Za dużo.
to przedstawienie Marii Seweryn zawdzięcza przede wszystkim swoje powstanie. To był od początku do końca pomysł Marysi. Ona sobie ten tekst wymarzyła. Z tego co wiem, widziała ten spektakl w Londynie. Po obejrzeniu wpadła na pomysł, żeby to zrealizować w Teatrze Polonia. Wymyśliła sobie Adama Sajnuka jako reżysera i mnie jako partnera. Także Marysia jest w ogóle siłą sprawczą tego całego przedsięwzięcia. Szczerze powiem, że było to dla mnie trochę zaskoczenie, że Marysia do mnie się zwróciła z propozycją zagrania w tym spektaklu. Myśmy ze sobą, jak wspomniałem, pracowali tylko raz wcześniej i to dość krótko przy spektaklu, przy teatrze telewizji. Natomiast niespodziewanie zupełnie dla mnie, ten spektakl w reżyserii Sajnuka, no i z Marysią Seweryn, stał się dla mnie jednym z najważniejszych spektakli w mojej, za przeproszeniem, teatralnej karierze. Mam świadomość, że to przedstawienie nosi znamiona takiego, powiedziałbym, westendowego bulwaru, ale ja odnajduję w nim coś więcej. Wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo piękna historia o życiu, o miłości, o naszym miejscu w świecie, o tym, do czego to życie zmierza, albo do czego nie zmierza. Poza tym fascynująca jest też forma tego spektaklu, mianowicie ta powtarzalność. Kto widział, ten wie, tam się sceny powtarzają niemalże kropka w kropkę, czasem różnią się tylko jednym zdaniem. To jest też ogromne wyzwanie aktorskie. No i chcę powiedzieć, że spotkanie z Marysią Seweryn jest dla mnie jednym z ważniejszych takich spotkań teatralnych. Ja do momentu Konstelacji w zasadzie byłem zamknięty w Teatrze Narodowym. Nie wyściubiałem spoza jego murów nosa. Dla mnie to było ze wszechmiar odświeżające takie uczucie, ale też spotkanie z zupełnie innym rodzajem, innego rodzaju aktorstwem. Takim aktorstwem, powiedziałbym, emocjonalnym, nieobliczalnym, a z drugiej strony niezwykle, niezwykle prawdziwym. No Marysia ma to do siebie, że jest taką na scenie tykającą, rozwibrowaną bombą, jest taką postacią, w której burzą się różne, mieszają się różne emocje. Ja podejrzewam, że ona dla wielu reżyserów może być osobą nieokiełznaną. Natomiast ta jej mieszanka, jej wybuchowości, jej emocjonalności plus taka matematyczna reżyseria Adama Sajnuka, wydaje mi się, że dały fantastyczny zupełnie efekt. Widziałem wiele ról Marysi Seweryn, naprawdę bardzo wiele. Wydaje mi się, że ta w Konstelacjach, i nie dlatego, że akurat w tych Konstelacjach Marysi partneruje, ale uważam, że jest jedną z jej najlepszych. To znaczy ona tam pokazuje całą gamę swoich możliwości od komedii, aż po tragedię, od niemalże farsy, po dramat, więc to też było dla niej, wydaje mi się, fantastyczne wyzwanie takie aktorskie i bardzo się cieszę, że mogłem w tym uczestniczyć i być świadkiem tego, jak Marysia pokazuje absolutnie wszystkie swoje aktorskie możliwości w tym spektaklu. Kochany on jest. Grzegorz Małecki o Konstelacjach i o grze miłości i przypadku. I tak się zastanawiam, bo ta chęć do ról z repertuaru klasycznego, a jest pani obsadzona w repertuarze współczesnym, że być może właśnie pewien, to co jest, powiedzmy, jak powiedzieć, ludzkie w pani, znaczy czy ludzkie, czy to wynika z pani
temperamentu i sposobu bycia, ale też na tą indywidualnością aktorską, która polega właśnie, o tym rozmawialiśmy, o nagraniu na pewnych wysokim rejestrze emocjonalnym. Pani mówi, ja tak gram zawsze. I że to jest jakiś znak, czy to jest coś, co predestynuje do grania jednak ról z literatury współczesnej, że w tym jest pani widziana najchętniej, obsadzona i bardzo trudno jest złamać taką aktorkę z tego typu osobowością, żeby zagrała w kostiumie, żeby, aczkolwiek takie role się zdarzają. Ostatnio pani zagrała chyba w Teatrze Stu właśnie Dobrójską. W Ślubach Panieńskich, więc takie role się zdarzają, ale rzadko. Ale jest to bardzo rzadko. I to jest moje spostrzeżenie. Natomiast pytanie jest takie, te konstelacje są chyba rzeczywiście takim, są hitem Teatru Polonia. Grane są, Grzesiek powiedział, że grane, że cały czas gracie. Rzadko, bo rzadko, ale gracie wciąż, są w repertuarze. Tak, od siedmiu lat. Od siedmiu lat. Sukces ma zawsze wielu ojców. Ja chciałam zapytać, Grzegorz mówił o pani jako autorce sukcesu, ja chciałam zapytać o współudział reżysera, o którym pani mówi, Adama Sajnuka, który jest twórcą, też wyszedł właściwie z OFU, tak jak pani w początkach kariery, więc to, co was pewnie, to doświadczenie jakoś was połączyło. Natomiast pani powiedziała, że to, mówiąc gdzieś w rozmowie, w wywiadzie, że ważne to było też spotkanie, a waga tego spotkania też polega na tym, że pojawił się ktoś, kto pani po 20 blisko latach w tym zawodzie potrafił mówić rzeczy, delikatnie mówiąc, nieprzyjemne. I że ta brutalna szczerość Sajnuka coś pani jak gdyby na nowo obudziła, czy coś zmieniło go aktorce, że pani, że on dostał efekt, którego się spodziewał, a pani zagrała tak, jak się pani być może nie spodziewała. Proszę o tym powiedzieć. No, po pierwsze chciałam tylko powiedzieć, że ja Adama po prostu bardzo lubię jego spektakle i lubiłam i obserwowałam go od kilku lat już i nie żebym marzyła od kilku lat, żeby z nim pracować, natomiast kiedy przeczytałam Konstelację, to zrozumiałam, że to jest ten reżyser, który powinien to wziąć do ręki, ponieważ ja nie znam w naszym pokoleniu reżysera, który tak umie bawić się umownością teatralną, który tak narzędzia teatralne, tak nimi się bawi, operuje skrótami, umownością, dystansem, żartem. Wydaje mi się, że jest mistrzem w tym. A to łączy go z autorem sztuki, Nickiem Payne'em, który też, myślę, że Konstelacje o tym świadczą, jak potrafi się bawić narzędziami teatralnymi, jak tą umownością umie się bawić i jak umie z tego zrobić wspaniałą historię, sens, głęboką rzecz, no zaskakującą w ogóle. Trzeba wyjaśnić, co chodzi w Konstelacji, że dzieje się w światach równoległych. To jest zabawa światami równoległymi, ale to ja zapraszam państwa do teatru po prostu. Ale to ich łączyło, ja to po prostu w głowie ich połączyłam, że ja myślę, że to po prostu to co Adam Sajnuk czasami robi z tekstami klasycznymi, linearnymi, to tutaj Nick Payne mu podał coś, co on by zrobił z tekstem linearnym. Po prostu gdzieś, ja zrozumiałam, że tak mi się wydawało, że myślą podobnie, autor i reżyser. I stąd było moje, bardzo mi zależało, żeby on to reżyserował. Ale Adam Sajnuk okazał się bezkompromisowy. To znaczy, wie pan, to też jest takie zawsze słabe, jak aktorka zaprasza reżysera do współpracy. To znaczy, że on ją bierze, bo ona go poprosiła, więc to nie jest tak, że on sobie ją wymarzył i ją angażuje, tylko to jest odwrotna sytuacja. Tutaj aktorka sobie wymarzyła reżysera. Czyli to go stawia też w takiej, dla aktorki, to stawia go też w takiej sytuacji, że jakby ona, to chyba jest zrozumiałe, to co mówię. To znaczy, że ja też wiedziałam, że ja czułam, że ja będę musiała się na coś, że ja nie jestem, on sobie mnie nie wymyślił, to jest odwrotnie, ja wymyśliłam sobie jego. Ale też nie powiedział po przeczytaniu, absolutnie pani tego nie, nie może grać. Nie, w ogóle on był zachwycony i w ogóle bardzo się cieszył. Natomiast chodzi mi o mechanizm, jest trochę inny. I Adaś bardzo wyraźnie, bez żadnych w ogóle, jakby nie owijając w bawełnę, szczególnie, że byliśmy w trójkącie takim dokładnie w tym samym wieku wszyscy. Tam różnice są roku, dwóch między nami.
I my bardzo szczerze ze sobą rozmawialiśmy. Przeżyliśmy wiele wieczorów, nocy, wyjazdów, robiąc to przedstawienie. I on, nie owijając weweł, no po prostu mówił mi, co jemu się w moim aktorstwie nie podoba, co mu przeszkadza, co przeszkadza mu w opowiadaniu tego, jak on chce. To było jedno z bardziej bolesnych spotkań, jakie mi się zdarzyły. Ale dziękuję mu bardzo za to. No. Ja pokorna jestem oczywiście, natomiast wie pan, strasznie to jest trudne, no, słuchać takich rzeczy. Ale ja uważam, że bez tego my nie możemy aktorzy iść dalej. No. Nie możemy, jeżeli nie jesteśmy otwarci na krytykę, to... Oczywiście też trzeba się zamykać na krytykę, bo ta krytyka jest różna. Tak? Znaczy, to była krytyka konstruktywna, ona miała na celu coś dobrego. Oczywiście wiecie, o czym mówię. Tak, nie jest tak. Jak kiedyś Jerzy Kenik opowiadał nam na zajęciach anegdoty o krytyku, pewna aktorka, nie podała nazwiska, mówił: dobry krytyk to ten, który pisze o mnie dobrze. Rozumiem, że pani ma trochę inne podejście. Nie, ma inne podejście. Ja pamiętam, jak Adaś kiedyś nie wytrzymał, bo też był zdenerwowany przed premierą, bo jednak no, to było duże przedsięwzięcie. Muzyka na żywo. To była poza tym jego druga premiera w krótkim czasie, tak jak Grzegorz mówi, że wyszedł przy Konstelacjach, wyszedł z Teatru Narodowego, tak wydaje mi się, że Adaś przy Konstelacjach wyszedł z OFU. I ja myślę, że to też była pewna presja dla niego i ciśnienie było duże. I pamiętam, że to były jakieś ostatnie próby. Mieliśmy jakąś taką przegadywaliśmy na scenie, bo to było trudne w ogóle, żeby zapamiętać wszystkie sekwencje i tak dalej. Przegadywali przed jakąś próbą generalną. On wszedł na widownię, bo my z Grześkiem przypominaliśmy sobie tekst, przegadywaliśmy, jak to się mówi, scenę. I Adaś w pewnym momencie taki kompletnie wkurzony do mnie podszedł i na ucho mi powiedział: przestań się ruszać. Ja zrozumiałam. I się już nigdy potem tak nie ruszałam w tej scenie. On po prostu miał ze mną pewien problem. Ale ja mu strasznie jestem wdzięczna, bo myśmy to osiągnęli. Czyli tak jak kiedyś Anna Augustynowicz, znaczy to jest kwestia, rozumiem, świadomości ciała, świadomość tak... Po prostu. Tak. Oczywiście wtedy to było, ja mówię: dobra, już. Ja już mówię: dobra, przecież my przegadujemy w ogóle. Ja się zachowam po prostu, jak ja się zachowuję, jak państwo widzą. Ja się ruszam cały czas. Na scenie już tego nie robię. Dojrzała pani. Tak. No właśnie. Dojrzała pani do tego, że uczy już pani studentów. Znaczy uczy pani studentów, prawda? Studentów aktorstwa pani uczy, z tego co mi... Tak? Tak. Zdarzyło mi się... Zeszłam w ciążę. Byłam freelancerem, jak już panu tu opowiadałam, i zaczęłam się rozglądać, co tu robić, i okazało się, że Roma Gąsiorowska otworzyła szkołę i zaprosiła mnie do współpracy. No i postanowiłam podjąć kolejne wyzwanie i to była super przygoda. I zdarza mi się co jakiś czas poprowadzić jakieś warsztaty. Lubię to robić i też są tego efekty, więc tak mówię to z przyjemnością, o tym mówię. Natomiast nie będę uczyła w szkole teatralnej, ani nic takiego nie sądzę, żeby było jasne. No, to jest taka moja przygoda, takie moje coś, taka moja tutaj hobby, nazwijmy to. Tak pani mówi podobno studentom, taki cytat znalazłem. Mówię studentom aktorstwa, że trudno jest nam przyjąć prawdę o sobie, własnych brakach i kompleksach. Ale jeżeli się na to odważymy, to aktorstwo jest jedną z najlepszych dróg wyjścia z tego. Czy aktorstwo jest dla pani psychoterapią? No, wie pan, jak trochę, teraz się przyznam czegoś trochę wstydliwego, bo pan mi powiedział: no, ma pani dyplom. Ja nie mam dyplomu, bo ja nie jestem magistrem sztuki, bo zeszłam w ciążę i nie napisałam pracy magisterskiej. Jestem takim i dlatego nigdy nie będę uczyć w szkole teatru. Można jeszcze napisać, można, po wielu latach są przykłady. Podobno. Na razie nieważne. W każdym razie, kiedy myślałam o tym, żeby napisać pracę magisterską, bo miałam taki moment przed chwilą, że może jest ten moment, żeby napisać pracę, to właśnie chciałam napisać pracę teatr jako terapia. Bo
Ja się trochę boję, bo nie chcę, że to jakąś ideologię niezwykłą dorabiam i w ogóle, ale wydaje mi się, że teatr może być terapią i od strony widza, i od strony aktora właśnie. Ja myślę, że można wiele rzeczy w sobie poukładać właśnie. Myślę, że ja jestem tego najlepszym przykładem właśnie. Dzięki aktorstwu, dzięki wychodzeniu na scenę, dzięki spotkaniom z takimi reżyserami, z Anią Augustynowicz, Adamem Sajnukiem, Piotrkiem Łazarkiewiczem. To są ludzie, którzy nie tylko mnie tam nauczyli czegoś więcej w aktorstwie, ale którzy przez to aktorstwo jeszcze coś mi więcej przekazali. Ale też ja, grając różne role, i dlatego tak marzę też o repertuarze klasycznym, nie marzę tylko o tym, żeby zagrać, bo teraz moim największym marzeniem repertuarowym takim jest jednak zagranie w klasyce, ale w antyku. Marzę o tym. Wydaje mi się, że jestem gotowa na to technicznie i świadomość. Myślę, że mam już taką, mam gotowość pewną. Bo też te role, które ja zagrałam, wspaniałe niektóre, też nauczyły mnie wiele rzeczy. Więcej zrozumiałam o człowieku, o życiu, o świecie, o psychologii. I w ogóle ten zawód taki jest. Przecież my mamy cudowny zawód. My cały czas rozmawiamy o człowieku, o świecie, o dobru, o złu, o wartościach. A jeszcze nam za to płacą czasem. To jest, ja nie wiem, no to jest, ja jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, jeśli chodzi o zawód. Naprawdę. To jest wielkie szczęście móc uprawiać ten zawód. Życzę pani na przyszłość jak najwięcej takich ciekawych spotkań, fascynujących, żeby ta wiedza o człowieku przez ten zawód, który pani kocha, procentowała. Jesteśmy w momencie nagrania, w bardzo trudnym momencie i dla teatru w ogóle, w czasie pandemii, nie zapominamy o tym. Więc życzę, żeby pani mogła wyjść na scenę i spotykać się możliwie jak najszybciej ze swoją publicznością. Po prostu. Tak, ale myślę też, że życzmy tego wszystkim moim kolegom, aktorom, tak jest, tak jest. I tym wolnym strzelcom, których naprawdę też reprezentuję, i myślmy o nich. Bo... temu, żeby i widzom, czyli też państwu, żeby państwo odważyli się do tego teatru przychodzić, żeby do tego spotkania jednego człowieka z drugim człowiekiem dochodziło. Tak, bo bardzo tu państwa brakuje, szczerze mówiąc. Mamy nadzieję, że to się za jakiś czas zmieni. Szczepionka już jest. Bądźmy optymistami. Dotrze do nas pewnie wkrótce. Bardzo, bardzo dziękuję. Maria Seweryn. Ja tylko chciałam podziękować, bo tak. Państwu chciałam podziękować Instytutowi Teatralnemu, że przygotował taki materiał i że poświęcił mi czas i że taką pracę wykonaliście. To jest dla mnie bardzo ważne i bardzo dziękuję za to. A my dziękujemy bardzo Marii Seweryn, wspaniałej aktorce, która była naszym gościem pięknych 40-letnich. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Dzięki. To jest ta dramaturgia. Jeszcze ja to dostałam. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Z należytym dystansem. Więc nie. Tak jest. Dziękujemy bardzo. Dzięki.